Na tym filmie zajmiemy się badaniem zgodności wybranej zmiennej ilościowej z rozkładem normalnym, czyli inaczej mówiąc, w programie SPSS sprawdzimy normalność rozkładu wybranej zmiennej ilościowej. Musimy pamiętać, że testowanie normalności rozkładu jest istotnym krokiem w analizie statystycznej. Po prostu wiele metod statystycznych opiera się na założeniu zgodności wybranej zmiennej, którą analizujemy, z konkretnym rozkładem teoretycznym, rozkładem normalnym. W programie SPSS można przeprowadzić różne testy normalności. W programie SPSS dostępne są różne testy, takie jak Shapiro-Wilka, test Kolmogorowa-Smirnowa czy też test Lilleforsa. Wszystkie te testy sprawdzają, czy różnice między wartościami empirycznymi, czyli zaobserwowanymi faktycznie w naszej bazie danych, są zgodne z wartościami teoretycznymi, które by wynikały na podstawie średniej i odchylenia standardowego z rozkładem normalnym. Sprawdzamy w tym momencie bardzo sprawnie, czy są jakieś znaczące różnice między tym, jakie wartości mamy, a tym, jakie by były generowane z rozkładu normalnego. Aby w programie SPSS wygenerować taką analizę z badania zgodności z rozkładem normalnym, należy wejść analiza, opis statystyczny, a kolejno wybrać opcję eksploracja. Jeżeli tą wybraną zmienną, której zgodność z rozkładem normalnym chcemy zbadać, wybieramy do zbioru zmiennych, które będziemy chcieli analizować. I w tej sytuacji wybieramy tutaj opcję wykresy. Tam zaznaczamy koniecznie wykres kolumnowy, który będzie tutaj konkretnie nazywał się histogram. On będzie pokazywał rozkład wartości w postaci właśnie tego wykresu kolumnowego. I wybierzemy wykresy normalności, tutaj tą opcję z testami. Dzięki temu będziemy mieli możliwość takiego automatycznego przeprowadzenia testów statystycznych dotyczących właśnie tej zgodności wybranej zmiennej z rozkładem normalnym. Klikamy opcję OK. Do bazy tutaj dopisuje się informacja na temat, powiedzmy, naszej badanej cechy, czyli tutaj to jest przykładowo wzrost jako cecha ilościowa mierzona w centymetrach. Pojawia się informacja na temat częstości występowania. Wygenerowane mamy wykresy tutaj związane ze zgodnością z rozkładem normalnym. I jeszcze, o tutaj, tu mamy pozycję wykonanych testów statystycznych badających zgodność z rozkładem normalnym. To małe okienko, w którym zawierają się dwa testy statystyczne, wydaje się bardzo proste do analizy, ale ja jestem tutaj po to, żeby wytłumaczyć, skąd się biorą poszczególne elementy w tym teście. Zarówno w teście Kolmogorowa-Smirnowa, jako wariancie testu badającego zgodność z rozkładem normalnym, czy w teście Shapiro-Wilka występują w każdym teście statystycznym dwie hipotezy badane. Pierwsza hipoteza, nazywana hipotezą zaorową, zakłada, że przykładowo analizowana cecha wzrost w centymetrach ma zgodność z rozkładem normalnym, czyli pochodzi z rozkładu normalnego. W hipotezie zaś alternatywnej, czy testu Kolmogorowa-Smirnowa, czy Shapiro-Wilka, mamy w tym momencie założenie przeciwne, czyli że dana cecha, przykładowo wzrost w centymetrach, nie posiada zgodności z rozkładem normalnym, czyli nie jest rozkładem normalnym, czyli ma zgodność z innym rozkładem teoretycznym niż rozkład normalny. Jakkolwiek to powiemy, w hipotezie zerowej mamy założoną normalność, w hipotezie alternatywnej takiej normalności nie mamy. Oba warianty tych testów, czy test Shapiro-Wilka, czy Kolmogorowa-Smirnowa, oba testy są stosowane w określonych przypadkach. Na przykład test Shapiro-Wilka charakteryzuje się na pewno większą mocą i lepszy jest jakby bardziej proponowany, preferowany w przypadku, kiedy liczebność naszej zbiorowości jest poniżej, czy to 50 obserwacji, czy to 100. Zależy powiedzmy od osoby, która wykonuje takie badanie, czy też osoby, która nas monitoruje,
jaka jest ta granica, kiedy należy użyć test Szepiro-Wilka, a kiedy należy użyć test Kolmogorowa-Smirnowa. Należy zauważyć również, że przy teście Kolmogorowa-Smirnowa dopisany jest taki indeks górny z symbolem A. Tym symbolem A oznaczona jest tak zwana poprawka istotności Lilleforsa. Czyli można by było powiedzieć, że istnieje trzeci test, który właśnie jest nazwany jako testem Lilleforsa, który jest stosowany jako pewna modyfikacja tego testu Kolmogorowa-Smirnowa i ta poprawka jest niezbędna przy sprawdzaniu normalności rozkładu, którego parametry w populacji nie znamy, a tak jest w sumie najczęściej. W naszym przypadku liczba obserwowanych tutaj wyników jest dość niewielka, wynosi 20 przypadków, dlatego należy pokierować się wynikami tutaj testowania z wykorzystaniem testu Szapiro-Wilka. W każdym teście statystycznym, czego to nie dotyczącym, programy obliczeniowe generują statystykę, czyli pewne obliczenie, które jest powiedzmy automatycznie osiągane i obliczone przez program. Można tą wartość porównać w odpowiedni sposób do stablicowanych wartości w tablicach, najczęściej teraz papierowych, i to jest troszeczkę trudne do takiego sprawnego określania, czy mamy podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czy też nie. Dlatego najczęściej wykorzystujemy tak zwaną istotność. Istotność w innych programach jest to pewna wartość, która nazywana jest jako wartość P czy p-value, i ta wartość P to jest pewien element, który jest bardzo, bardzo ważny przy każdym teście statystycznym, nie tylko w takim razie związanym z rozkładem normalnym. Warto się tutaj zatrzymać i nazwać, że to jest pewne prawdopodobieństwo uzyskania wyników, które są bardziej skrajne czy też ekstremalne. Można by było powiedzieć w założeniu, że to jest po prostu prawdopodobieństwo, że hipoteza zerowa jest prawdziwa. U nas to prawdopodobieństwo wynosi 0,228, w tym teście innym mamy 0,2 i tą wartość P, tą nazwaną tutaj istotność, należy porównać do wartości alfa, czyli pewnego progu, który pozwala na podjęcie jednoznacznej decyzji, czy odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej, czy jednak nie ma podstaw do odrzucenia takiej hipotezy zerowej. Jeżeli ta wartość P to prawdopodobieństwo, że hipoteza zerowa jest prawdziwa, jest powyżej progu 5%, to mówimy, że nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. W tym teście mówiącej o zgodności wybranej cechy statystycznej z rozkładem normalnym. A gdyby jednak wartość P byłaby niska i niższa, ewentualnie równa wartości alfa wynoszącej na przykład 5%, ustalonej przez nas oczywiście, to my w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej przy tym przyjętym poziomie istotności alfa na przykład 5%, czyli dalej byśmy mówili, że dana cecha nie posiada zgodności z rozkładem normalnym. I taki byłby wniosek. W naszym przypadku test Szapiro-Wilka będzie nam mówił, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakładała normalność rozkładu badanej cechy, tutaj wzrost w centymetrach. Tu moglibyśmy to testowanie zakończyć. Ja przy okazji powiem, że DF to są tak zwane stopnie swobody z języka angielskiego degree of freedom, czyli to jest tak jakby pewna szczególna liczba, która byłaby potrzebna do znalezienia wartości krytycznej. Gdyby jednak chcielibyście wiedzieć, jak należałoby przeprowadzać tutaj testowanie z wykorzystaniem formuły Kolmogorowa-Smirnowa, to ja bym powiedziała, że ona jest identyczna. Czyli tak samo brzmi hipoteza zerowa i alternatywna jak w teście Szapiro-Wilka. I tak samo pewna statystyka mogłaby być porównywana do wartości krytycznej pochodzącej z odpowiednich tablic papierowych, ale my tego zawsze staramy się uniknąć, ponieważ wygodniej jest korzystać z tak zwanej wersji SMART, czyli porównania na takiej samej zasadzie jak w teście Szapiro-Wilka wartości P, czyli tutaj kategorii istotność, do przyjętego poziomu alfa.
musimy zawsze pamiętać, że jeszcze w przypadku badania zgodności z rozkładem normalnym możemy kierować się o tak zwaną analizę jeszcze graficzną. Czyli w przypadku, gdy program dodatkowo nam generuje pewne elementy analizy graficznej, warto z nich skorzystać. Między innymi program SPSS automatycznie może nam wygenerować bardzo sprawnie histogram, z którego możemy choćby wstępnie określić, czy kształt otrzymanych danych w postaci tutaj tego histogramu przypomina rozkład normalny, który powinien wskazywać powiedzmy na idealną symetrię. Dodatkowo mamy możliwość wykonania analizy tutaj łodygi liście, czyli to jest takiej formy graficznej. Mamy możliwość wygenerowania wykresu kwantyl-kwantyl oraz wykresu prawdopodobieństwa takich wykresów, aby lepiej ocenić, czy dane są zgodne z rozkładem normalnym. Bo zrozumienie tych podstawowych elementów testowania normalności w SPSS pozwala lepiej ocenić, czy dane, z którymi pracujemy, faktycznie spełniają założenie zgodności z rozkładem normalnym, co jest kluczowe w procesie analizy statystycznej.